Cześć, jestem HIV, to jest zagranie konsekwentnie, ależ oczywiście przedstawiam wam gameplay z Call of Duty Ghost. Tym razem jest to mapa Mayday z najnowszego DLC pod tytułem Devastation. Przypominam, że jest to Alien Extinction tryb, czyli wycinka kosmitów. No i podtryb taki polegający na odpieraniu kolejnych fal kosmitów, czyli Chaos. Mayday, najnowsza mapa, czyli rozgrywająca się na statku. Bardzo fajna, bardzo klimatyczna. Ona jest tutaj podobna, to znaczy jest jedna miejscówka i ona jest podobna, bardzo hala taka, bardzo podobna do jednej z miejscówek z Nightfalla z Alien Extinction, czyli hala, czyli można troszeczkę wejść wyżej po schodkach na takie balkoniki i tam rozstawić na przykład działka, jeśli się je posiada. Oprócz tego oczywiście jest elektryka, którą teraz podłączam. Standardowo pojawiają się wszelkie ulepszenia, upgrade'y, które trzeba zbierać. To nie to, że warto, tylko trzeba je po prostu zbierać, żeby stawać się coraz twardszym motherfuckerem. Tu jest nowość taka, ponieważ w Maydayu pojawiły się sidery. O, proszę bardzo, tutaj był taki żółty skurczybyk, które żygają, powiedzmy, kwasem, ale zamiast tam, powiedzmy, takiej radioaktywnej chmury, powstają takie oto roślinki, które strzelają do nas. To jest strasznie podłe, więc te sidery, czyli te małe potworki z żółtymi odwłokami, trzeba jak najszybciej kosić. Oczywiście w międzyczasie trzeba szybko biegać i zbierać te żółte jajeczka. Dzięki jajeczkom, przypominam, kosi się multiplayer, czyli mnożnik punktów. Im większy mnożnik i im dalej, powiedzmy, w las, tym więcej punktów jest finalnie na koncie gracza. O, kolejny sider. Więc trzeba te jajeczka zbierać, bez tego jest w ogóle gra bez sensu. To jest jakby cel nadrzędny. Rozwalanie kosmitów i zbieranie jajeczek, żeby mnożyć jakby multiplayer. Mnożyć mnożnik, inaczej mówiąc. No tak koślawie wyszło, ale wiecie, o co chodzi. Hala jest duża, kurczę, i tak naprawdę można się w niej pogubić, w sensie można uciec od grona swoich tutaj kumpli. Oczywiście jest to co-op, więc można grać we czworo, czterech graczy może grać ze sobą, może być nawet mniej, można grać solo, ale solo to jest jakaś masakra, nie da się tego ogarnąć, zawsze ktoś tam wesprze nas, plecy jakieś zrobi, a to strzeli z daleka, a to AMS-a podstawi, a to działko, a to rzuci granat, więc zawsze lepiej grać w co-op, aczkolwiek kosmici są wtedy trudniejsi, więcej jest i tak dalej, ale co-op to jest jednak co-op, jak się tutaj pada, to się można podnosić i to jest esencja zabawy. Ja gram z AMS-em, jak widzicie, podstawiam te AMS-y non-stop, namiętnie, one są moim zdaniem najlepszą bronią ofensywną. Zostawiam, biegam wokół, więc kosmici biedni, którzy mnie gonią, wpadają na tego AMS-a. Oczywiście w miarę upływu czasu oni są tak odporni na obrażenia, na damage, że takie uderzenie AMS-em niewiele robi na nich wrażenia. No ale jak wrócę, jest drugie AMS plus ja jeszcze w dupie ze dwa magazynki w takiego kosmite, to jakoś jest. Ja nie chcę wyprzedzać faktów, ale muszę wam powiedzieć, że zapis rozgrywki, który teraz widzicie, dał mi numer 128 w rankingu światowym i nie przypisuję sobie jakby zasług swojej osobie, tylko jednemu z graczy, który tutaj się wykazał się ogromnym skillem. To będzie widać na końcu, w podsumowaniu tej rozgrywki. No oczywiście ja też nie lamiłem, ja też tutaj swoje robię i koszę tych kosmitów. Natomiast jest jeden gracz tutaj w tej stawce, który nadrabia wszystko, robi robotę, jak to się mówi. On mnie nawet kilkakrotnie później będzie podnosił. No sam jest jakimś niesamowitym wymiataczem. Dzięki temu, że długo graliśmy, to też dużo kosmitów wykosiliśmy i multiplayer bardzo ładnie poszedł w górę. No ale 128 wynik w rankingu światowym to nie w kij dmuchał i nie przez przypadek. Także no świetna, świetna rozgrywka. Widocznie byli sami ogarnięci gracze, bo nawet gdyby założyć, że on był mega kozakiem, ja sobie radziłem całkiem nieźle i dwóch by było lamerów, to by nic z tego nie wyszło, ponieważ lamerzy zbyt szybko by padali, no a dwóch graczy by sobie nie poradziło. Tutaj musi być silny kolektyw, muszą wszyscy ładnie naparzać zgodnie, muszą sobie radzić, no nie ma innego wyjścia. Także bardzo fajna ekipa się dobrała. Jeśli chodzi o poziom trudności, to
Kurczę, Mayday nie jest najtrudniejszy. Najtrudniejszy jest Nightfall. Ja wam proponuję obejrzeć na moim kanale rozgrywkę z Nightfall. O, a tutaj taki bug. Proszę, Rhino troszeczkę lewituje. Obejrzyjcie rozgrywkę z Point of Contact, który jest najłatwiejszy, najbardziej przyjazny. Tam można fajnie pograć długo i jest jakby ogromna satysfakcja. Jest cholernie trudny Nightfall, którego nie mogę okiełznać. Jest ten Mayday, który jest, powiedzmy, w tej chwili na drugim miejscu, jeśli chodzi o poziom trudności. On jest nadal bardzo przyjazny. Tu jest moje ulubione miejsce. Ja się w tej okolicy najczęściej kitram, ponieważ jest dużo możliwości ucieczki przed kosmitami, bo można między tymi kontenerami lawirować, a oprócz tego można uciec tutaj na górę. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Poza tym Rhinosy często tutaj się, powiedzmy, na chwilę klinują. Oprócz tego można ładnie ustawić IMS-y, do tego Tesla. Jak tutaj widzicie, czyli to jest pułapka Tesli, jeśli kosmici zbliżają się do niej, to są rażeni prądem. No super miejscówka, oprócz tego jeszcze te kontenery można dwa pod wysokie napięcie podłączyć, więc no tutaj mają kosmici bardzo, bardzo trudno. O, a w razie czego w ogóle można przebiec na drugą stronę, górą, to są takie pomieszczenia, zaplecze, powiedzmy, sterownia. Wrócić można, proszę bardzo, jeśli skupią uwagę kosmici na kimś innym. Super sprawa, no moim zdaniem najlepsza miejscówka, próbowałem na tej hali wszystkiego i tutaj mi się gra najlepiej, bo tak jak mówiłem, ucieczka, a tutaj ucieczka to jest podstawa, nie atak, tylko ucieczka tak naprawdę. No i te IMS-y, które są bronią ofensywną i no lepiej mi się z niczym innym nie gra. Także IMS, proszę bardzo, jeśli jest Tesla, to już jest w ogóle rewelacja i dajemy radę. Tak mówiłem, jeden z graczy tutaj jest przekozakiem, ja za chwileczkę zacznę padać, chyba, że już padłem, ale nie zwróciłem uwagi, bo jestem tak zaaferowany komentowaniem. Proszę Państwa, co za fucha. O, w tej chwili mam podnoszenie szybkie kumpli i akurat tutaj jeden leży, więc tylko podbiegłem, już nawet nie muszę revive'ować go ręcznie, tylko on automatycznie zostaje podnoszony. Ktoś rzucił racę, ja szybko doprawiam IMS-em. Wybuchy. Dzieje się, no to jest masakra, to jest tryb chaos i nazwa jest jak najbardziej adekwatna. To jest niesamowite, co tutaj się dzieje. Szczególnie po kilku minutach zabawy. My już gramy około 7 minut. Co jest wynikiem, no nie takim powszednim. Tutaj się około 5 minut gra, a tu już jest 7, a kończymy na około 10, no więc jest masakra. No ale tak jak mówię, to wynik naprawdę jest godny podziwu. Chodzę po prostu dumny jak paw, bo pójdę w kontakt, powiedzmy, mam całkiem niezły wynik i tam chyba w pierwszym 1000 jestem w rankingu światowym. W Nightfallu niestety nie udało mi się do tej pory nic osiągnąć większego. Natomiast tu, no proszę bardzo, o i padłem i nie jest za dobrze. Blokuję tutaj kosmitów, którzy próbują przeze mnie przebiec, a to jest akurat wąskie gardło, to są drzwi, więc im tak łatwo nie wychodzi. Ja się ostrzeliwuję tak już w akcie desperacji, ale się podniosłem, proszę bardzo, udało się. Bo może IMS mój jakiś załatwił kosmitę, może ja kogoś tam ustrzeliłem. Po prostu już wszystkiego teraz nawet nie ogarniam. Tak jestem skupiony na komentarzu. Tutaj proszę bardzo, czyjś dron jeszcze lata. Drony są oczywiście całkiem pomocne, ale IMS-y myślę robią lepszą robotę. No nie obstawiają mi tak naprawdę pleców non-stop, bo dron za mną podąża i to jest bardzo jego wielka jakby zaleta. Ale IMS ma pieprznięcie po prostu i to jest to. I znowu leżę i jak widzicie, na wprost mnie kolejny koleś leży i już nie jest dobrze. Wydawałoby się, że już, bo zazwyczaj w takich sytuacjach jak dwóch leży, to już jest po wszystkim. Ale jednak nie. Jest przecież kozak, trzech już leży, prawda? Nie jest za dobrze. Ale mówiłem wam, że jest kozak w grupie i on nas jeszcze uratuje, jeszcze ten wynik pozwoli podciągnąć. O, proszę bardzo, przybieg, podnosi mnie, tam go atakują, twardy jest, więc ja szybko podniosłem się, IMS-ik i już w długą. I co ja teraz zrobię? A, pruję tutaj z góry do nich, proszę bardzo, masakra, to jakieś bombardowanie wrzucił, no niesamowite. Tutaj chciałem kogoś podnieść, ale mi się nie udało, broń zacząłem przeładowywać przez przypadek, ale udało mi się w końcu podnieść tego kolesia, ucieczka oczywiście naokoło schodów i pruję, no i już padłem, no tutaj już jest taka rzeźnia, że się grać nie da. Aczkolwiek mamy w grupie jakiegoś kozaka i ten kozak mnie jeszcze podniesie, znaczy nie wiem, czy to w tej chwili już on, bo tego już nie kontrolowałem, tutaj się nie da nic kontrolować, to jest chaos, po prostu chaos. W każdym razie jeszcze mnie ktoś podniesie, tak jest, proszę bardzo, i udało się, i znowu to samo, IMS, do góry ucieczka i z góry będę pluł, tu proszę bardzo jeszcze rozstawiłem takie coś.
takie coś, co broni przed projectilami. W sensie, gdyby na mnie skorpion tu jadę, to ściągany jest ten projectile. No ale to już jest dogorywanie, to ktoś mi tam plecy jeszcze szyje, to próbuję kolesia podnieść. Nie udało się, jest po wszystkim. Kozak pewnie jeszcze biega. Ale chyba już mu się nie uda, to już jest końcóweczka. Wszyscy leżą, tylko on biega. No i nie ma najmniejszych szans. Tak jest, skończyło się. Wynik numer 128 w światowym rankingu. Tak jest, proszę państwa. 70 kilów z mojej strony. No i jeszcze lobby leaderboard, muszę to pokazać. Dzięki, że to obejrzeliście. Trzymajcie się, na razie. Cześć.